Panie ministrze, z czego wynikają aż tak silne, obsadzone przez trzech ministrów konstytucyjnych listy Koalicji Obywatelskiej? Z wagi tych wyborów, mówił o tym dzisiaj na posiedzeniu Rady Krajowej premier Donald Tusk, te wybory do Parlamentu Europejskiego są inne niż wszystkie do tej pory. To nie jest taka retoryczna tylko fraza, tylko głębokie przekonanie premiera i nas wszystkich, że to jest czas, w którym waży się przyszłość Europy, bezpieczeństwa Europy i albo Parlament Europejski, Unia Europejska rozpoczną aktywne działania, żeby przed rosyjskim imperializmem Europę obronić. To oznacza pieniądze, to oznacza różne wspólne projekty, nowe instytucje, albo nie. I chodzi o to, żeby w Parlamencie Europejskim znalazły się osoby, które to rozumieją, które nie traktują Parlamentu Europejskiego jako politycznej emerytury, ale po prostu pole aktywnej polityki. Tam są sprawy do załatwienia, sprawy żywotne dla przyszłości Polski. Ale jak pamiętam, to 2 miesiące temu minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz mówił właśnie w ten sposób, że Parlament Europejski to jest cmentarzysko politycznych słoni albo miejsce dla posłów na dorobku, a tymczasem sam się tam wybiera, a Platforma wysyła swoje no, takie pierwszoplanowe nazwiska do tego Parlamentu Europejskiego. Więc wtedy Sienkiewicz mówił coś zupełnie innego niż pan teraz, niż Donald Tusk też teraz. Trzeba by go zapytać, jak należy tę wypowiedź interpretować. Minister Sienkiewicz ma zawsze bardzo barwny język i bogate słownictwo, jeśli chodzi o porównania. Sądzę, że ta sytuacja też się zmieniła w ciągu ostatnich miesięcy, bo to, co się dzieje w Ukrainie, perspektywy przegranej Ukrainy, mówiąc otwartym tekstem, wysiłki Zachodu, wysiłki, żeby jednak amerykański kongres przegłosował tę pomoc, mogą tę sytuację odwracać. Natomiast na pewno Europa powinna być w gorszych nastrojach niż kilka miesięcy temu, bo sytuacja się po prostu pogarsza. Więc sądzę, że tak można było myśleć o Parlamencie Europejskim jeszcze jakiś czas temu, a dziś tam powinno być miejsce, taki silny ośrodek obrony Europy. Donald Tusk, premier, mówił tak, że to w istocie jest wybór, te wybory, pomiędzy wojną a pokojem. To pokój w przyszłości to są kandydaci, to jest lista Koalicji Obywatelskiej, a PiS, Konfederacja to jest w przyszłości wojna Rosji z całym Zachodem. Czy ta narracja nie jest nieco przerysowana jednak? No, jeśli ktoś chce osłabiać i rozbijać Unię Europejską, a w działaniach PiS-u, a tym bardziej Konfederacji, ta tendencja jest od lat bardzo wyraźna i to nie jest żadne zaskoczenie. Ten osłabia Zachód, a gwarancją bezpieczeństwa Polski jest właśnie Zachód. Możemy mnóstwo rzeczy zrobić i je robimy, zbroimy się, wzmacniamy państwo. Natomiast bez sojuszników, bez obecności w NATO i w Unii Europejskiej nie damy rady. To jest oczywiste dla każdego, kto zna historię Polski, kto wie, jaka jest rola Stanów Zjednoczonych w Europie po 1945 roku. W związku z tym, kto osłabia więzi z Zachodem, działa w interesie wojny i przeciw niepodległości Polski, znalezienia się w tego w szarej strefie. I kto uważa za przesadne takie porównanie, niech zastanowi się, co mówili ukraińscy politycy jeszcze kilkanaście tygodni przed wojną pełnoskalową. Nie wierzyli, że to jest możliwe. Uważali, że w trzeciej dekadzie XXI wieku jest niemożliwe, żeby drugie państwo najechało na ich ojczyznę. Panie ministrze, przechodząc do sprawy Pegasusa, proszę powiedzieć, czy będzie jakaś kolejna lista osób, które w sposób nieuzasadniony, bezprawny były inwigilowane systemem Pegasus? Bo pierwsza lista to jest około 30 osób. Czy będzie kolejna? To jest działanie prokuratury. Po tygodniach rozważań, analiz zdecydował prokurator generalny, że całe to działanie wpisujemy w śledztwo. I to jest bardzo sensowne, bo przecież w takim działaniu państwowym nie chodzi o to, żeby zaspokajać czyjąś ciekawość, tylko zbadać, czy doszło do naruszenia prawa i winnych postawić przed sądem. I w takim procesie działa w tym momencie prokuratura. Stąd wezwano ponad 30 osób na świadków i z pewnością następne osoby też będą wzywane.
A kiedy można się tego spodziewać, takiej kolejnej listy osób pegazusowanych, mówiąc kolokwialnie? Pytanie do prokuratury. Prokuratura dysponuje wszelkimi danymi ze służb. Ale w koordynacji z panem? To znaczy, my przekazaliśmy wszystkie dane niezbędne do dalszych kroków, dalszych nazwisk i w ręku specjalnego zespołu prokuratorów są decyzje, kiedy, kto i jak.